Za nami 24. sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim kadencji 2018-2023. Obrady miały miejsce w sali Tysiąclecia Krosna Odrzańskiego w Urzędzie Miasta. Większość radnych była obecna na sali, jednak część uczestniczyła w sesji w sposób zdalny ze względu na kwarantannę. Podczas sesji rozmawiano m.in. na temat oświadczeń majątkowych radnych czy osób podlegających obowiązkowi złożenia oświadczenia. Rozpatrzono dziewięć projektów uchwał, w tym m.in. uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy czy uchwałę o podjęciu czynności w celu wznowienia działalności stoczni rzecznych w Krośnie Odrzańskim. o czym więcej będziemy mówić w następnym serwisie. Dodajmy, że każda sesja Rady Miejskiej jest transmitowana na bieżąco w internecie. Wszystkie archiwalne transmisje także dostępne są do odtworzenia w sieci, a do znalezienia są na stronie www.rosnoodjańskie.pl.